wiecie, walki składają się z trzech atomów, z przedniego, bocznego i tego tylniego. I teraz, jeżeli chcemy rozwinąć poszczególny atom, musimy skupić się na nim, a nie mogą inne atomy przejmować pracy tego właśnie atomu, który chcemy ćwiczyć i go rozwinąć. Także nie musimy brać dużego ciężaru, musimy się najpierw skupić w głowie, żeby go wyczuć dobrze, żeby poczuć pracę tego miecza. Na początku możemy sobie wziąć mały ciężarek. I tak, złapać się za przedni atom, bo mamy tutaj, podnosimy. I teraz tak, wyczuć sobie, kiedy on najbardziej się spina. Każdy może mieć troszeczkę inną pracę tego mięśnia. Czyli w takim, uchwycie w takim, czy w takim. Patrzymy sobie. I okej, spina się najbardziej tu, tu i tu. No i bierzemy wtedy drugi handelek. I na przemian jest lepiej, ponieważ nie musimy używać tak, nie męczymy się tak bardzo, nie musimy zużywać tak dużo energii, a możemy skupić się bardziej na właśnie pracy danego mięśnia w danym ręku. Pach. Pach. I powoli. Opuszczamy. Trafiamy w ten atom, który chcemy ćwiczyć. Pamiętajcie, że tutaj ciężar nie będzie duży. Ten ciężar nie był duży. Możecie użyć troszeczkę większego. On nie musi być duży. Macie zrobić przynajmniej 12 powtórzeń na rękę. Ma być taka mocna pompa tego mięśnia. Wtedy będą te barki rosły. Jeżeli będziecie robić na odwal, podrzucać mocno, to nic nie urośnie. Także nie o to chodzi. Zapraszam do tego ćwiczenia. Na razie.